Cześć, tutaj tu z Pixel Retro Shop. Dzisiaj pokażę Wam konsole przenośne, handheldy, takie trochę dziwaki, które umożliwiają Wam granie gry SNES-owe, a także w gry NES-owe za pomocą dołączonej przejściówki na małym ekranie. No, wielu widząc te konsole puka się w głowę, dlatego że to nie są konsole, które mają tam wbudowane jakieś gry. To są konsole, do których potrzebne są Wam kartridże SNES-owe i NES-owe. Oczywiście do kupienia, które są na przykład do kupienia u mnie w Pixel Retro Shopie. Zobaczymy sobie, czy to w ogóle ma sens, czy to nie jest przede wszystkim za duże. I sobie zobaczymy też, czym różnią się te konsole, którą wybrać, czy będzie jakiś taki łatwy wybór między nimi, czy też nie. Po otwarciu pierwszej z nich, SupaBoy SFC, to jest nowsza wersja tej konsoli. Tutaj się widzę w ekranie, pięknie odbija wszystko. No, widzimy przede wszystkim, że jest to kawał urządzenia. Powiem Wam tak, moim zdaniem nieźle. Da się absolutnie grać, absolutnie nie jest to ciężkie, ale swoją wagę ma. Na pewno jest cięższe od Switcha. Jeśli ktoś jest maniakiem SNES-owym, to może mu się ta konsola przydać. Zwłaszcza, że można też ją podłączyć do telewizora, o czym zaraz powiem. Spójrzmy na drugą z nich, RDP. Wersja też druga, no znacznie mniejsza, poręczniejsza i lżejsza. Wydaje się na pierwszy rzut oka bardziej sensownym zakupem niż poprzednia. Obie konsole są dobrze wykonane, nic tutaj nie trzeszczy, są bardzo dobrze spasowane, guziki, wszystko fajnie chodzi. Są naprawdę wykonane na dobrym poziomie, nie? To nie czuć takiej jakiejś taniej tutaj, ani w drugiej konsoli nie czuć jakiejś takiej taniej chińszczyzny, także jakość wykonania jest na pewno na plus. Na plus należy też dodać, że obie konsole mają wymienną baterię. Będziemy testować grę UN Squadron w wersji NTSC po japońsku. Zobaczymy, jak sobie poradzą obie konsole. Ciszę trochę muzyczkę. Jak widzicie, obraz jest jasny, muzyka z głośniczków dobywających się jest ok. Absolutnie jest to wszystko bardzo grywalne. Jeśli chodzi o emulację, to tutaj nie ma żadnych problemów. Ja testowałem to z różnymi grami i wszystkie gry chodzą, nie ma żadnych problemów. Tutaj my mamy przełączoną teraz tą konsolę na wersję NTSC. Kartridże palowe również chodzą bez problemu, także tutaj nie ma problemu. Gra się bardzo przyjemnie na tej konsoli, no tylko że jest troszeczkę ciężka. Tak wygląda konsola po włożeniu kartridża. No, jest dosyć to duże, ale no ta konsola jest też znacznie mniejsza i lżejsza od swojego poprzednika. Zobaczymy, jak się sprawuje. Tutaj słychać, że ten dźwięk jest przytłumiony niestety, czyli głośniczki są gorsze niż w SupaBoyu. Są takie przytłumione nieco i ten dźwięk jest no, trochę gorszy. Ta konsola nie ma możliwości przełączania się między 4:3 a 16:9, co właściwie mi na przykład w ogóle nie przeszkadza, bo gry w 16:9 takie rozciągnięte wcale fajnie nie wyglądają i przez to też jest mniejsza, ale jak widzimy, ekran jest, przynajmniej moim zdaniem, nie wiem też jak to będzie widać na tym filmie tutaj nagranym GoPro, to nie jest jakaś kamera specjalistyczna do nagrywania takich zbliżeń, ale przynajmniej moim zdaniem ekran tej konsoli jest gorszy niż ekran RDP 2.0 firmy Retro-Bit, jest gorszy niż SupaBoy SFC, to znaczy też nie jest jakiś zły, ale jest ciemniejszy. Teraz zobaczymy sobie, jak obie konsole radzą sobie w momencie podłączenia pod telewizor. Co jest ciekawe i co jest moim zdaniem dużą wadą obu tych konsol, to to, że obie da się podłączyć do telewizora, ale tylko do wejścia AV, czyli po prostu no, zabrakło im pieniędzy chyba, albo chcieli ograniczyć koszty, bo moim zdaniem lepsze byłoby podejście takie, jak w większości tych nowych retrokonsol, że da się je podłączyć po prostu przez HDMI do telewizora. Jeśli gracie na starych telewizorach CRT, gdzie to najfajniej widać tak naprawdę te stare gry, moim zdaniem, no to nie ma problemu. Jeśli chcecie grać na telewizorze nowym, wyposażonym wejściem w HDMI, no to musicie się zaopatrzyć w konwerter sygnału. My mamy teraz w sklepie bardzo dobre konwertery firmy SteelPlay, polecamy je, ale no jest to moim zdaniem wada. Do każdej z tych konsol dołączono właśnie takie kable, które umożliwiają podłączenie ich do telewizora. Zobaczymy, jak to teraz będzie na dużym ekranie. Co ciekawe, obraz wyświetla się zarówno na telewizorze, jak i cały czas na konsoli. Myślę, że to nie sprzyja za bardzo tutaj jakby oszczędzaniu baterii. No ale zobaczmy, no tak to wygląda. Pad działa, wszystko jest ok. Dźwięk, wszystko fajnie. No gra się bardzo przyjemnie. No szkoda, tak jak już mówiłem, z tym HDMI, bo nie wiem, czy te konsole i tak nie są zbyt tanie, a czy HDMI tak bardzo jakby podrożyłoby całą sprawę? Nie znam się na tym, ale pewnie trochę tak. Mimo wszystko i tak żałuję, że nie ma tutaj właśnie tego HDMI, bo wtedy naprawdę można by mówić o pełnowartościowej konsoli, zarówno handheldzie i do podłączania do telewizora. Dobra, teraz przejdziemy do drugiej konsoli i zobaczymy, jak ona sobie radzi. Pad działa. Nasz spokojny pad działa, wszystko jest fajnie, w porządku. Nie wiem, czy tutaj nie jest wyraźniejsza ta grafika. to już musicie sami stwierdzić. Wszystko chodzi fajnie. Dźwięk, stereo, wszystko jest podobnie jak w poprzedniej konsoli. Czyli absolutnie zdają te konsole egzamin jako też stacjonarne konsole do SNES-a i NES-a. Więc jeśli grasz na CRT-ku, to się w ogóle nie trzeba zastanawiać tutaj nad tym, czy to jest fajna konsola, czy nie. No można też albo podłączyć do telewizora przez po prostu cincze, bo wiele tych nowych telewizorów ma przecież cały czas wejście na czyncze albo złączone przez przejściówkę, albo po prostu dokupić konwerter, który też wielu z retro graczy, wielu z Was ma takie konwertery, bo też po prostu one umożliwiają po prostu podłączanie tych starych sprzętów do nowych telewizorów. Z takich ciekawostek konsola RDP 2.0 od Retro-Bit ma jeszcze możliwość grania w gry NES-owe. Tak to wygląda. Nie wiem, czy jest jakiś głębszy sens w ten sposób grania na handheldzie, ale producenci chyba to zrobili po to, żeby grać w momencie podłączenia do telewizora. Jest to na pewno zaletą tej konsoli RDP, że można tutaj te gry NES-owe uruchamiać, bo jeśli podłączymy to wszystko do telewizora, no to mamy jeszcze NES-a, nie? Ok, moi drodzy, czas podsumowań. Która z konsol jest lepsza? Którą wybrać? Otóż nie będzie to prosty werdykt i chyba będzie tak, że pozostawię Was z takim wyborem, że będziecie musieli wybrać sami. Dlaczego? No, dlatego, że obie konsole posiadają jakby plusy i minusy i żadna z nich tak do końca jakby mnie nie przekonuje, w sensie, że nie mogę polecić tylko jednej, kupcie tą, ta jest zła. Dlaczego? Może zacznę tak pokrótce od Hyperkina. Działanie na baterii, bo o tym jeszcze nie mówiłem. Porównałem dwie konsole w ten sposób, że no nie miałem czasu grać na nich tak długo, bo prowadzę sklep i nie mam czasu na granie w gry, to największa bolączka, jak się sklep ma. Więc po prostu uruchomiłem dwie gry, na jednej Super Mario Kart na SNES-a, a na drugiej R-Type i zostawiłem te konsole po prostu włączone, więc one były cały czas włączone i producenci piszą, że ta wytrzymuje 8 godzin, Retro-Bit pisze, a Hyperkin chyba też pisze coś o 8 godzinach, więc wytrzymała tak, ta wytrzymała 5, większa wytrzymała 5, a mniejsza wytrzymała 6,5. Generalnie wydaje mi się, że porównywalne są czasy działania na baterii, z przewagą RDP 2.0, ale coś za coś. Tu, jak widzieliście, mamy lepszy wyświetlacz, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy dźwięk, głośniejszy dźwięk. Tu mamy nieco ciemniejszy wyświetlacz i przytłumiony dźwięk, też cichszy. Być może dlatego ta konsola działała dłużej na baterii. Z drugiej strony ta konsola wcale nie ma znacznie gorszego ekranu, czy znacznie gorszego dźwięku, szczególnie, że na słuchawkach obie konsole brzmią tak samo. A ta konsola jest jednak znacznie mniejsza, poręczniejsza i lżejsza niż ta. Którą wybrać? Nie wiem. Zapraszam Was do sklepu na przekonanie się na własne oczy i uszy, która jest fajniejsza. Obniżyliśmy ich ceny, przygotowujemy tutaj czarny piątek. Obie są w tej samej nowej cenie, 499 zł. Przypominam Wam jeszcze o zasubskrybowaniu kanału. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!